Witajcie moi kochani w nowym odcinku Listy od Widzów. Dzisiaj kolejna paczuszka zostanie otwarta. Przyszła jakiś czas temu i nadszedł czas na jej otworzenie. Dziś otwieramy taką dużą kopertę, napisała do mnie Jagoda S. Tu macie mój adres, piszcie go sobie, możecie coś wysłać. Pamiętajcie, czym ciekawsza paczka, tym ciekawszy odcinek. Ale przed rozpoczęciem poproszę Was o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem, kochani, oraz o zostawienie subskrypcji na moim kanale. Z góry Wam za to dziękuję. Tu będziecie mieć pasek z moim adresem, który tu przed chwilą w sumie też był. Tam możecie wysyłać do mnie wszystko i mój Instagram, na który serdecznie zapraszam. A więc wyrzućmy te kokosy z tyłu i wysypmy zawartość paczki. Cała zawartość wysypana i zabierajmy się do przeglądania. Zaczynamy od listu. Hej Bella, mam na imię Jagoda. Bardzo chciałam wysłać do Ciebie tą mini paczkę. Znajdziesz tam Customa, LPS i wiele innych. A teraz pytanka. Jagoda, bardzo Ci dziękuję, że wysłałaś do mnie tą paczkę, że się zdecydowałaś, się z niej bardzo cieszę i zaraz się przekonamy, co jest w środku. A tak naprawdę to w sumie nie jest mini paczka, bo tu jest dosyć sporo rzeczy. Serdecznie Cię oczywiście pozdrawiam i przejdźmy do pytań. Pytanie pierwsze. Czy mój LPS będzie występował w Zakręconych? Myślę, że może nadejść taki moment. Często wymyślam jakieś nowe postacie, które mają krótką bądź dłuższą rolę, także jest duża szansa, że się tam pojawi. I pytanie drugie. Ile masz jamników? Wydaje mi się, że wszystkie. Znaczy, jeżeli chodzi o ten popularny kształt. Bo jeszcze jest taki niepopularny, to nie mam wszystkich. Z tych popularnych mam wszystkie. I to na tyle z listu. Teraz fanarty. I Jagoda namalowała przepięknego brązowego jamniczka z niebieską obrożą. Rysunek jest bardzo ładnie wykonany, starannie, podoba mi się. I teraz losowo będziemy otwierać te wszystkie paczuszki, które tutaj są, bo nie są ponumerowane. A największą rzeczą, jaka tutaj jest, jest oto taki super koci fioletowy domek. Powiedziałam koci, bo w sumie ma uszy i jest w kształcie takiej głowy kociej troszeczkę. Jest naprawdę super, na pewno użyję w którymś z filmików. Szynszylka bez problemu się w nim mieści. Teraz coś takiego. I w paczuszce była oto taka zapakowana gumowa czapeczka, bynajmniej podejrzewam, że to jest czapka, bo tak dokładnie nie wiem. Jest ona z takimi arbuzami w kolorze czerwonym, bardzo fajna. Później będę ją przymierzać, do którego pet shopa będzie pasować, żeby nie spadała. Następnie coś takiego. I okazało się, że w następnym jest druga czapka, tym razem w kolorze żółtym z bananami. Ale ta już wiem, na kogo będzie pasować. Świetnie pasuje na short hairy. Zobaczcie, mieści się idealnie. Megan prezentuje bananową czapkę. Teraz coś następnego i podejrzewam, że tu też będzie czapka. I tym razem faktycznie mamy niebieski kolor z takimi winogronami albo jagodami jakimiś. Nie jestem w stanie stwierdzić 100%. Albo borówki, nie wiem. Na razie nie mogę dopasować jej, także później po odcinku będę szukać, do którego pet shopa będą pasować te dwie. Następne. Uwaga, uwaga, kochani, coś super słodkiego. Przed Wami szary korgi. Zobaczcie, jaki jest słodziutki, ma zielone oczy. Białe łapki, ogólnie lubię ten kształt korgich. Jest świetny, bardzo Ci, Jagoda, dziękuję, wymyślę mu jakieś imię. Albo w sumie możecie proponować. I myślę, że gdzieś tam go ogarnę do Zakręconych. I ma magnes. I teraz, kochani, mamy następnego LPS, ale to już oryginalny pet shop nie jest. Ale i tak jest słodki taki piesek z żółtą główką. Następny. I teraz mamy super akcesoria. Zobaczcie, kochani, mamy żółwia. Przepiękny zielony żółw. Sami zobaczcie, jaki jest super. Na pewno go użyję w Zakręconych. Zobaczycie sami, śledźcie mój kanał. Żółw prezentuje się świetnie, na pewno fajne akcesorio to jest. Next. I w środku mamy super kubek, zobaczcie, w takim ładnym różowym kolorze, z rączką, gumowy jest. Posłuży jako akcesorio w filmach. Następna paczuszka. Kochani, następny przedszkolak, zobaczcie sami, delfin. Ma przepiękne kolory, zobaczcie, takie zieleni, jasne zielenie. Cieniują się, a na głowie ma brokat. Ma śliczne niebieskie oczy i na pewno dołączy do grupy przedszkolaków. I teraz mamy dwie rzeczy ukryte w skorupce od jajka. Sztuczne oczywiście. I w środku mamy ukryte
dwie szufelki. Jedna turkusowa, a druga w kolorze moich paznokci. Są one w formie takich głów kotów jakby, z takim ogonkiem. Słodkie bardzo. Jak najbardziej fajne rzeczy. A teraz, kochani, zaczekajcie chwilkę. W sumie dla Was to kilka sekund, ja trochę dłużej. Spróbuję poszukać jeszcze innych pet shopów, żeby założyć te czapki. I zaraz do Was wracam z efektem. Kochani, udało mi się. Numer jeden, wiewiórka w czerwieni, arbuzowej. Numer drugi, nasza Irena, żółta do żółtych bananów. I Mundek, gazeciarz w niebieskim. Wyglądają przefajnie, czapki świetnie się sprawdziły. Będą świetnym elementem. Mi też pasuje! Jest super ekstra! Idę się pokazać ludzkowi, pewnie będzie mi zazdrościć. Dobrze mu tak. Miłego dnia, dzieciaki! I kochani, to by było na tyle w liście od Jagody. Ja Ci bardzo dziękuję za wszystkie rzeczy, bo były wspaniałe i świetne, również pet shopy. I pozdrawiam Cię serdecznie. Spójrzcie jeszcze raz, co było w środku. I've been running away from you. I've been trying. Kochani, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem oraz oczywiście subskrypcję. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję bardzo, że mnie oglądacie i widzimy się w następnych moich filmikach. Do zobaczenia, pozdrawiam Was. Słodka Bella. Don't want you back, is it too much to ask? I don't want you back, I don't want you back.